Czy Adolf Hitler wiedział o misji Hessa? Jak to możliwe, że Brytyjczycy nie chcieli go zestrzelić? Czy Wielka Brytania chciała zawrzeć pokój z III Rzeszą? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rudolf Hess urodził się w 1894 roku jako najstarszy syn niemieckiego kupca. W sierpniu 1914 roku jako dwudziestolatek wstępuje do armii niemieckiej i zostaje wysłany na front I wojny światowej. Wielokrotnie awansowany i odznaczony. Pod koniec I wojny światowej ukończył szkolenie na pilota samolotu, jednakże nagłe zakończenie konfliktu nie pozwoliło mu na zestrzelenie żadnego wrogiego samolotu. Podobnie jak miliony Niemców, czuł się rozżalony z powodu niekorzystnego dla Niemiec zakończenia wojny, jak również postanowień Traktatu wersalskiego. Traktat nakładał na Niemcy ogromne reparacje i ograniczenia. Już rok później na swojej drodze spotyka Adolfa Hitlera, który stanie się jego życiowym mentorem. Hess aktywnie wspiera przyszłego Führera w jego politycznych dążeniach do władzy absolutnej. Po nieudanej siłowej próbie przejęcia władzy w listopadzie 1923 roku Hess odsiaduje karę w więzieniu w Landsbergu razem z Hitlerem. Tam też piszą wspólnie polityczny manifest Mein Kampf, który za kilka lat stanie się swoistą biblią nazistów. Przez kolejne lata Hess będzie wiernie stał przy boku Hitlera i wspierał go w dążeniach do władzy totalitarnej. Wreszcie, w końcu stycznia 1933 roku Hitler zostaje mianowany kanclerzem. Pozostaje w Berlinie, a Hessowi powierza kierowanie nazistowską partią w Monachium, gdzie mieściła się siedziba główna. To posunięcie pokazuje, jak wielkim zaufaniem Hitler darzył swojego kompana. Tymczasem miejsce Hessa przy boku wodza zaczynają zajmować inni, bardziej przebiegli politycy. Tworzy się grupa najbliższych współpracowników na czele z Bormannem, Göringiem, Himmlerem i Goebbelsem. Być może więc Hess pragnął wrócić na piedestał i znów stać się tym najważniejszym przy boku Führera. Być może postanowił, że musi zrobić coś, co przypomni Hitlerowi, kto jest jego najwierniejszym kompanem. Czy właśnie wtedy w umyśle Hessa pojawiła się koncepcja samotnej i niezwykle niebezpiecznej misji, celem której miało być podpisanie pokoju pomiędzy Wielką Brytanią a III Rzeszą? W połowie roku 1940 Hitler jasno wyrażał swoje podejście do wojny z Wielką Brytanią. Wielokrotnie, również podczas oficjalnych przemówień, deklarował, że nie chce kontynuowania wojny i że to nie Brytyjczycy są celem jego działań militarnych. Czemu tak się działo? Dla III Rzeszy zawarcie pokoju z Wielką Brytanią jest niezwykle istotną kwestią. Po pierwsze, Hitler wie, że konflikt powoduje zamrożenie znacznej części sił, które mógłby rzucić podczas ataku na Związek Radziecki. Powtórzę, będą to działania na dwa fronty, czego chciał absolutnie uniknąć. Istniały więc dwa rozwiązania: atak i zniszczenie Wielkiej Brytanii, a dopiero później atak na Związek Radziecki, bądź podpisanie pokoju z Brytyjczykami i atak na Stalina. Hitler zdawał sobie jednak sprawę, że przeszkodą do podpisania pokoju będzie nieugięta postawa brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Ten stanowczo sprzeciwiał się jakimkolwiek pertraktacjom z Niemcami. Z drugiej jednak strony, w samej Wielkiej Brytanii istniały silne głosy optujące za ułożeniem się z Hitlerem. Jest późne popołudnie 10 maja 1941 roku. Za sterami myśliwca BF-110 zasiada Rudolf Hess. Około 17:30 samolot wylatuje z lotniska w Augsburgu w kierunku Wielkiej Brytanii. Około godziny 22 Hess dolatuje do wybrzeży Szkocji. Tam zostaje wykryty przez radary, co w konsekwencji spowodowało wysłanie myśliwca, którego zadaniem, jak w każdym tego typu przypadku, było zlikwidowanie celu. I tu pojawiają się dwie wersje tego, co wydarzyło się jeszcze w powietrzu. Do lat 90. ubiegłego wieku utrzymywano bowiem, że pilot nie znalazł wrogiego samolotu i po pewnym czasie po prostu wrócił do bazy. Jednakże odtajnione po latach dokumenty przeczą tej tezie, wskazując na to, że pilot odnalazł niemiecki samolot i chciał go zestrzelić. Zanim jednak podjął się ataku, otrzymał rozkaz natychmiastowego powrotu do bazy i nielikwidowania wrogiego samolotu. Czy takie zachowanie Brytyjczyków było możliwe? Czemu nie chcieli zestrzelić wrogiego, zidentyfikowanego niemieckiego samolotu? Czy zdawali sobie sprawę, kto znajduje się za jego sterami? Pewną wskazówką może być fakt, że wysłany brytyjski samolot pochodził z dywizjonu myśliwskiego stacjonującego w Glasgow, a dowódcą tego dywizjonu był książę Hamilton. Co równie ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie na prywatnym lotnisku księcia zapalono światła, jakoby oczekując lądowania jakiegoś samolotu. Po kilkunastu minutach na lotnisku nie pojawił się żaden samolot, a wszystkie światła zgaszono. Interesujące w tym fakcie jest to, że celem misji Hessa było spotkanie właśnie z księciem Hamiltonem. To świadczy o tym, że książę doskonale wiedział o przylocie Hessa, a nawet oczekiwał, albo to wszystko po prostu spiskowa teoria dziejów. Ale skoro tak, to czemu Hess nie dotarł na miejsce? Tego nie wiadomo, a historycy podejmują, że powód mógł być prozaiczny i że Hess po prostu zgubił się na obcym terenie. W pewnym momencie prawdopodobnie zaczęło mu brakować paliwa, a nie mogąc znaleźć miejsca do lądowania, wyskoczył ze spadochronem 50 km od docelowego miejsca, lądując na jednej z lokalnych farm. Tam zostaje zatrzymany przez rolnika Davida Magliana, a następnie przejęty przez Gwardię Krajową. Podczas przesłuchań Hess na początku przedstawi się jako kapitan Alfred Horn. Do miejsca jego uwięzienia następnego dnia przybywa sam książę Hamilton. Na jaki temat rozmawiano i co omówiono podczas tego nietypowego spotkania? Tak naprawdę do dziś nie wiemy, a sami Brytyjczycy utajnili związane z tym dokumenty na kolejne lata. Naturalnie powstaje więc pytanie, czy możliwym jest, że wśród brytyjskich elit istniała chęć podpisania pokoju z III Rzeszą? Oczywiście, że tak. Istniały bowiem silne i wpływowe ugrupowania dążące do pokoju z Hitlerem. Co ciekawe, nie należy szukać daleko. Sam minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lord Halifax, był przeciwnikiem polityki Churchilla wobec III Rzeszy. Jego zdaniem nie było możliwości pokonania Niemiec, a dalsze prowadzenie wojny doprowadzi Wielką Brytanię do wyniszczenia, a w konsekwencji do upadku. Co więcej, osłabienie Wielkiej Brytanii przez Hitlera byłoby na korzyść także dla samego Stalina. W całej tej układance zdaje się, że również rodzina królewska była podobnego zdania. Jednakże zdecydowanym oponentem takiego rozwiązania był wspomniany premier Winston Churchill, który w swoim przemówieniu powiedział: Mogę wam obiecać tylko krew, znój, łzy i pot. Staje przed wami zadanie najcięższego rodzaju. Przed nami wiele, wiele długich miesięcy walki i cierpień. Pytacie mnie o politykę? Odpowiadam. Prowadzić wojnę na morzu, lądzie i w powietrzu z całą mocą i siłą, której mrocznej, tragicznej listy zbrodni nic nie przewyższa. To nasza polityka. Pytacie mnie o cel? Mogę odpowiedzieć jednym słowem. Zwycięstwo. Zwycięstwo, choćby droga do niej była długa i ciężka, bo bez zwycięstwa nie ma przetrwania. Czy więc misja Hessa była tak bardzo pozbawiona sensu, jak często się określa? Zdecydowanie nie. Przy sprzyjaniu kilku czynników Hess mógł powrócić do Niemiec jako bohater, który wynegocjował pokój. Pomimo upływu wielu lat od tajemniczego lotu Rudolfa Hessa wciąż nie dysponujemy pełnym dostępem do informacji na jego temat. Przez dziesięciolecia pojawiały się różne teorie spiskowe sugerujące, że rząd Wielkiej Brytanii ukrywa pewne fakty związane z tą sprawą. W 2021 roku udostępniono ponad 150 stron dokumentów, w tym wiele wcześniej utajnionych raportów i dokumentów z okresu po aresztowaniu Hessa w maju 1941 roku oraz z czasu jego pobytu w brytyjskim więzieniu w latach 1941-45. Najważniejszą informacją ujawnioną w tych dokumentach było potwierdzenie faktu, że brytyjskie władze miały świadomość misji Hessa przed jego lądowaniem w Szkocji 1941 roku. Z dokumentu wynika, że brytyjski wywiad posiadał informacje o planach Hessa na spotkanie z brytyjskimi arystokratami i politykami w celu negocjacji pokojowych. Bez wątpienia ujawnienie dokumentacji dało odpowiedzi na wiele pytań, jednakże dalej niewyjaśnione pozostają najbardziej kluczowe kwestie. Czy Hess poleciał do Anglii sam, bez wiedzy Hitlera, czy jednak cała operacja była skrzętnie ułożonym planem, który nie został zrealizowany przez błahe przyczyny i zwyczajny pech? A może jednak Hess poleciał w zupełnie innym celu? Jego misja powiodła się, a to, co dziś wiemy, to jedynie wersja, którą wszyscy chcą, abyśmy znali. Te pytania budzą wiele kontrowersji, a przez lata spowodowały stworzenie wielu teorii spiskowych. No właśnie, a skoro już o nich mowa. Więc Brytyjczycy chcieli, czy nie chcieli? Misja Hessa miała odbyć się za zgodą samego Hitlera. Wysłanie swojego zastępcy miało gwarantować powagę i rangę sprawy, a w przypadku niepowodzenia, co właśnie się zdarzyło, miano zrzucić całą winę na Hessa, jakoby cała akcja była jego prywatną samowolką. Jaką więc misję miał wykonać Hess w Wielkiej Brytanii? Zawrzeć pokój pomiędzy III Rzeszą a Wielką Brytanią? Co takie rozwiązanie zmieniłoby w międzynarodowej polityce? Skutkowałoby dwoma kierunkami działań. Po pierwsze, Hitler mógłby przerzucić wszystkie swoje siły do walki z Związkiem Radzieckim. Powtórę, istniała szansa na zawiązanie sojuszu antykomunistycznego przeciwko Stalinowi. Zachód bowiem doskonale zdawał sobie sprawę, że Stalin zawsze będzie pragnął rozszerzenia swojej strefy wpływów na Europę. Wiedzieli również, że jedynie ZSRR jest w stanie pokonać III Rzeszę. Do wyboru pozostała więc decyzja zbratania się z Niemcami i pogodzenia się z ich panowaniem w Europie, bądź bycia ich przeciwnikiem i wsparciem, a zarazem umocnieniem się Związku Radzieckiego. Był to wybór pomiędzy staniem na deszczu a staniem pod rynną. Wybrano Stalina. Czemu? To już historia na zupełnie inny odcinek. Czy Hitler wiedział? 11 maja do kwatery Hitlera w Obersalzbergu przybyli adiutanci Rudolfa Hessa. Zostali zaproszeni na audiencję, gdzie przekazali Führerowi list od samego Hessa. Hitler czytał w nim. Mój wodzu, kiedy otrzymasz ten list, ja będę już w Anglii. Możesz sobie wyobrazić, że decyzja o podjęciu takiego kroku nie była łatwa, gdyż 40-latek ma inne związki z życiem niż chłopak 20-letni. Lecę, aby skontaktować się z ważnymi osobami i negocjować warunki pokoju pomiędzy naszymi państwami. Jak na treść listu zareagował Hitler? Kazał aresztować adiutantów Hessa. Był wściekły i uznał Hessa za zdrajcę i osobę niepoczytalną. Lecz czy było tak naprawdę? Niektórzy badacze podnoszą, że reakcja Hitlera mogła być skrupulatnie zaplanowaną. Według tej teorii Hitler doskonale wiedział o misji Hessa, a ponadto sam uczestniczył w jej przygotowaniu. W przypadku powodzenia Hess mógł liczyć na zaszczyty, a w przypadku porażki Hitler odciąłby się od Hessa. Uznał go szaleńcem, co w konsekwencji miało miejsce, ponieważ w momencie przybycia adiutantów Hitler wiedział już, że Hessowi nie udało się zrealizować swojego celu. Czy to jednak możliwe, że Hess poleciał na taką misję za sprawą Hitlera? Zdecydowanie tak. Po pierwsze, jego oddanie Führerowi było tak wielkie, a chęć udowodnienia swojej pozycji tak znacząca, że powody moralne czy prywatne nie miały tutaj znaczenia. Ponadto Hess z pewnością liczył, że w przypadku niepowodzenia misji, mimo wszystko traktowany będzie zgodnie ze swoją polityczną pozycją. I tutaj przeliczył się dwukrotnie. Po pierwsze, Berlin oficjalnie całkowicie odcina się od misji Hessa, a nawet jego samego. W oficjalnym komunikacie podano, że Hess działał wbrew woli Hitlera. Co więcej, list, jaki pozostawił, był chaotyczny, a jego treść wskazywać miała na chorobę psychiczną i to, że wszystkie działania spowodowane były halucynacjami. Nietuzinkowo zachowali się również Brytyjczycy. Churchill nakazał traktować Hessa jak jeńca wojennego, odmawiając mu jakiejkolwiek rozmowy. Co prawda, warunki, w jakich był więziony, były zgoła inne od szeregowego żołnierza, jednakże nie potraktowano go tak, jakby mógł się tego spodziewać. Proces norymberski, więzienie i śmierć. Kończy się II wojna światowa, a ułamek odpowiedzialnych za jej wywołanie staje przed sądem. O samym procesie norymberskim też niebawem Wam opowiem w osobnym odcinku, bo to, jaki to był cyrk i tragikomedia, to ciężko sobie wyobrazić. Ale lecimy dalej. 10 października 1945 roku Rudolf Hess zostaje przywieziony do Norymbergi, gdzie wraz z innymi czołowymi nazistami miał zostać osądzony za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Podczas samego procesu zachowywał się co najmniej dziwnie. Nie pamiętał faktu ani współpracowników, mylił się w zeznaniach, bądź często odpowiadał, że nie może sobie przypomnieć danych wydarzeń. Powołano nawet specjalny zespół złożony z lekarzy specjalistów, by określić, czy Hess jest poczytalny i może stanąć przed sądem. Co ciekawe, podczas jednego z posiedzeń wstał i powiedział, że nie jest osobą niepoczytalną i w pełni pamięta swoje poczynania oraz wszystkie zdarzenia oraz, że niczego nie żałuje. W konsekwencji sąd wydał wyrok dożywotniego więzienia. Zastępca Hitlera otrzymuje karę więzienia, a nie śmierci? No mówiłem, że cyrk. Albo ciekawe przedstawienie dla publiczności. Tak czy inaczej, Hess odbywa swoją karę w więzieniu w Spandau w Berlinie. By nie używać nazwisk, poszczególnym więźniom nadawano numery. Hess otrzymał numer 7. Co ciekawe, strażnicy więzienni pochodzący z 4 zwycięskich państw, a więc Wielkiej Brytanii, Francji, USA oraz ZSRR, zmieniali się na służbie rotacyjnie co miesiąc. Flaga wywieszona nad więzieniem dawała znać, które z państw aktualnie pełni wartę. Sam Hess mówił o sobie jako prawowitym następcy Hitlera. W więzieniu żądał dostępu do sali konferencyjnej, radia, jak również swobodnej możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania korespondencji. Żądania podyktowane były faktem, że Hess miał w więzieniu układać swoją karierę polityczną, według to której miał stać się prawowitym następcą Hitlera, swoistym Führerem powojennych Niemiec. Często spisywał również różnego rodzaju rozporządzenia, dyrektywy i tworzył własne wystąpienia. Czy był szaleńcem? Czy to może jedynie przeszłość dała o sobie znać, kiedy to wraz z Hitlerem w 1923 roku po nieudanym puczu monachijskim odbywali wspólnie karę więzienia w Landsbergu? A może wierzył w wybuch wojny pomiędzy ZSRR a USA? W końcu być może wiedział o czymś, co skłaniało go do myślenia, że jego pobyt w więzieniu nie będzie długotrwały, za to odegra jeszcze kluczową rolę w polityce Niemiec. Rodzina Hessa wielokrotnie starała się o jego zwolnienie z więzienia. Zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie zgodnie twierdzili, że jest to możliwe. Jednakże pod warunkiem, że zgodę wyrazi na to również Związek Radziecki. I tutaj właśnie był ten chytry szczegół. Amerykanie doskonale wiedzieli, że dla ZSRR budynek więzienia jest ważnym strategicznie miejscem w brytyjskim sektorze Berlina. Nie było więc możliwości, aby Rosjanie zgodzili się na zwolnienie ostatniego osadzonego i tym samym zamknięcie więzienia. W ten sposób sprytnie spychano odpowiedzialność za jego dalsze losy pomiędzy krajami, a sytuacja pozostawała nierozwiązana. Rudolf Hess nigdy nie został zwolniony z więzienia. W ciągu swojego długiego pobytu w więzieniu Hess miał otrzymywać różne propozycje zwolnienia warunkowego, w tym z powodów zdrowotnych. Jednakże zawsze je odrzucał, twierdząc, że nie chce zostać uwolniony, dopóki Niemcy nie zostaną zjednoczone i dopóki nie będzie sprawiedliwego wyroku w jego sprawie. Sprawiedliwego, a więc oczyszczającego z zarzutów. Jest 17 sierpnia 1987 roku. W wieku 93 lat Rudolf Hess popełnia samobójstwo, wieszając się na kablu w altance więziennego ogrodu. Choć niezwykle szybko przystąpiono do reanimacji, Hess umiera. I tutaj dopiero rozpoczyna się drugi i chyba najciekawszy etap historii Rudolfa Hessa. Podczas jego śmierci więzienie znajdowało się pod dowództwem Brytyjczyków, co według niektórych ma sugerować, iż to oni doprowadzili do śmierci zastępcy Hitlera. Powtórzę, wielu badaczy uznaje, że Hess był po prostu zbyt stary i słaby, aby móc popełnić samobójstwo w ten sposób. Ponadto Czemu miałby to robić dopiero w tym wieku, skoro przesiedział w więzieniach łącznie 46 lat? Niektórzy sugerują więc, że ten mógł zostać zamordowany przez brytyjskie służby specjalne, aby uniemożliwić mu ujawnienie jakichkolwiek tajemnic związanych z jego misją i działaniami w czasie II wojny światowej. Ponadto ujawnienie tych informacji mogłoby zniszczyć reputację niektórych prominentnych polityków oraz złamać niekiedy rodzinne kariery. Według niektórych teorii Hess miał tak dużą wiedzę, że mógł zdradzić tajemnice nie tylko związane z II wojną światową, ale również z różnymi konfliktami i skandalami politycznymi, które mogły mieć swoje konsekwencje długo po zakończeniu wojny. No dobrze, ale jeżeli przyjąć, że Hess został zamordowany, to powstaje naturalne pytanie, dlaczego akurat wtedy? Od zakończenia II wojny światowej minęło wiele lat. Jej echa w części zostały zatarte, a sam Hess był już starcem. Z całą pewnością nie spodziewano się, że Hess będzie żył tak długo, że doczeka schyłku Związku Radzieckiego. Przywódca ZSRR Michał Gorbaczow podczas jednej z wypowiedzi wspomniał, że możliwe jest uwolnienie Hessa ze względu na jego wiek. Tym samym pojawiło się realne zagrożenie, że Hess zostaje wypuszczony na wolność. Z całą pewnością natychmiast zgłosiłoby się do niego dziesiątki dziennikarzy, historyków, chcących uzyskać jak najwięcej informacji o historii III Rzeszy. Co wówczas Hess mógłby powiedzieć? Jakie tajemnice i niewygodne fakty ujawnić? Tego już nigdy się nie dowiemy. 3 miesiące po deklaracji Gorbaczowa Hess popełnia samobójstwo. Sobowtór? Istnieje jeszcze jedna teoria na temat Hessa. Brytyjski chirurg wojskowy Hugh Thomas 7 września 1973 roku badał Rudolfa Hessa w więzieniu w Spandau. Wtedy to Thomas miał stwierdzić, że w więzieniu nie znajduje się prawdziwy Hess, a jego chory psychicznie sobowtór. Czym miał to argumentować? Tym, że więzień nie miał blizny na lewym ramieniu oraz klatce piersiowej, gdzie prawdziwy Hess został trafiony w czerwcu 1916 roku oraz w lipcu 1917 roku podczas I wojny światowej. Co ciekawe, wersję Thomasa niejako potwierdza protokół sekcji zwłok wystawiony przez więziennych patologów. Na lewym ramieniu więźnia numer 7 nie wspomniano o jakiejkolwiek bliźnie. Co więcej, więźniów, których przyjęto po procesie norymberskich do więzienia, szczegółowo badano, oglądano, a następnie spisano szczegółowy protokół. W tej dokumentacji również brak jakiejkolwiek informacji o bliznach. Gdyby było tego mało, na zdjęciu rentgenowskim wykonanym w 1973 roku również nie widać żadnych uszkodzeń wewnętrznych, które musiałyby być, gdyby Hess został dwukrotnie trafiony pociskiem karabinowym, a następnie odłamkiem. Z drugiej jednak strony, ten sam lekarz w 1982 roku miał pobrać od Hessa próbkę krwi do rutynowego badania. Ta miała się zachować i na jej podstawie w 2019 roku przeprowadzono badania genetyczne. Porównano je z materiałem pobranym od rodziny Hessa i wynik dał 99% pewności, iż więźniem numer 7 był prawdziwy Rudolf Hess. Wierzyć, nie wierzyć, ch**pie. Co było równie dziwne, Hess nie życzył sobie odwiedzin żony ani syna, choć miał do tego pełne prawo. Pierwsze takie spotkanie odbyło się dopiero po 28 latach rozłąki w 1969 roku. Czym była spowodowana taka decyzja Hessa? A może teoria sobowtóra jest słuszna i ten bał się, że najbliżsi poznają, że ten nie jest prawdziwym Rudolfem Hessem? Dziwak. Zastanawiające było również przedziwne zachowanie Hessa podczas procesu norymberskiego. Tam zdawał się nie interesować przebiegiem procesu, często nawet nie zakładając słuchawek z tłumaczeniem na niemiecki, by zrozumieć, co dzieje się na sali rozpraw. Sam Hess, w przeciwieństwie do wielu wysoko postawionych dygnitarzy III Rzeszy, nie został skazany na śmierć, a jedynie na karę dożywocia. Czy zastępcy Adolfa Hitlera naprawdę nie dało się udowodnić kierowania aparatem zbrodni, który w konsekwencji zabił miliony ludzi? Jaka jest więc prawda? Czy któraś z tych teorii jest prawdziwa, a może w każdej z nich jest ziarenko prawdy? Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Koniec historii. Rudolf Hess. Umiera 17 sierpnia 1987 roku. Zostaje pochowany na cmentarzu w rodzinnym grobie w Bawarii. Krótko po jego śmierci istniejące od 1876 roku więzienie zostaje zburzone. Co ciekawe, od 1966 roku aż do swojej śmierci, a więc przez ponad 20 lat, Hess był jedynym osadzonym w więzieniu w Spandau. Co jeszcze bardziej intrygujące, w okresie, kiedy Rudolf Hess był więzień Spandau, koszty jego utrzymania wynosiły około $3 milionów rocznie. Te fakty przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi. Po 24 latach w nocy z 19 na 20 lipca 2011 roku lokalne władze likwidują grób Hessa. Jego szczątki są skremowane, a prochy rozsypane w nieznanym miejscu. Oficjalnym powodem było ukrócenie wycieczek neonazistów. Wokół tajemniczego lotu Hessa oraz jego śmierci narosło mnóstwo mitów, legend i teorii spiskowych. Koniecznie napiszcie proszę w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dziękuję Wam też za każdą łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia. Alan, co Ty robisz? Lecę. Gdzie? Jak nasi widzowie. Z odcinka na odcinek.